Szlakiem chmur na północny zachód to manga autorstwa Aki Irie, czyli autorki Magicznego Światera. Uwielbiam jej kreskę, więc od razu postanowiłam zakupić i tę mangę. Autorka wybrała się kiedyś na wycieczkę na Islandię i z tego wziął się chyba pomysł na tą mangę. Czytając ją, ma się ochotę też pojechać na taką wycieczkę. Wzrok przyciągają najpierw piękne okładki i kreska. Okładki przedstawiają nam też florę i faunę Islandii. Pod obwolutą też mamy przepiękne widoki. Widać, autorka mocno wkręciła się w tą tematykę. A o czym opowiada sama historia? Bohaterem jest Kei Miyama, który mając 17 lat wyjechał z Japonii na Islandię. Stało się to po śmierci jego rodziców. Jego młodszy brat został natomiast pod opieką wujostwa. Chłopak zamieszkał na Islandii i jest tam prywatnym detektywem. W pracy pomaga mu pewien niecodzienny talent. Kei słyszy bowiem wspomnienia zachowywane przez różne przedmioty. Tak, w tej mandze jest co nieco magii, czy raczej dziwnych zdolności. Nasz bohater nie może się od pewnego momentu skontaktować ze swoim młodszym bratem, ani też z wujostwem. Postanawia więc dowiedzieć się, co się stało, a to tylko początek tej zagadki. Poznamy też dziadka głównego bohatera, piękne kobiety, ale też i młodszego brata. Wygląda on na niewinnego, jak baranek, ale coś mi się wydaje, że ten baranek ma ostre kły. Manga ta nie jest jednak typowym kryminałem. Jest dość spokojna, ale też ciekawa, bo jest tu jednak pewna niepokojąca tajemnica. Po pierwszym tomie i po zawiązaniu pewnej ciekawej akcji, w tomie drugim mamy nagle przewodnik po Islandii, kiedy to Kei oprowadza kolegę z Japonii, pokazując mu zabytki, a potem też cuda natury, a przy okazji robi jemu i nam lekcję geografii. Mamy tam wyłożone wszystko, od tego jak powstała Islandia i wiele porównań do Japonii pod względem płyt tektonicznych, wysokości słońca nad horyzontem, aż do procesu tworzenia się gleby. Poznamy też różne typowe dla Islandii potrawy i możemy napawać wzrok pięknymi widokami. Kreska przepiękna i szczegółowa. Mnie ten tom się podobał, chociaż przyznam, że ten przewodnik mocno mnie zaskoczył. W trzecim i czwartym tomie wracamy już jednak do głównej fabuły, czyli śledzimy, jak Kei rozwiązuje kolejne zagadki i jak stawia kolejne kroki, aby rozwiązać ponure tajemnice związane ze swoim bratem. Czy polecam? Jak najbardziej. Kreska dla mnie przepiękna, szczegółowa, a zarazem czysta. Odwzorowanie krajobrazów powala, aż ma się ochotę na taką wycieczkę. Fabuła jest nieśpieszna, ale ciekawa. W tej chwili w Polsce są wydane 4 tomy, ale w prenumeracie można już zamawiać 5. Ja polecam. A wy znacie tą mangę? Czytaliście? A może nie macie w planach? Dajcie znać w komentarzach. A jak jeszcze nie subujecie mojego cudownego kanału, to proszę, subujcie. Będzie mi miło. Dzięki, cześć!